Dzień dobry, szalom, ja witam wszystkich bardzo serdecznie. Mega kampania Rzymu na legendarnym poziomie trudności. Kampania Aureliana, naszego słoneczka niezwyciężonego. Nie mylić z Kimem, słoneczkiem narodu z Korei, bo to jest inne słoneczko narodu. Takie nieśmieszne, mało śmieszne porównanie na początku tego odcinka, bo w tej serii nie ma w ogóle mało, hehe. Kolejny przemycony żarcik o mało. Teraz słabszy, ale jest jak jest. Łapę górę, słyszysz komentarz, Discordzik, Patronite, Twitch streamy. Polecam bardzo serdecznie dwa pozostałe kanały YouTube'owe, tym bardziej. A my dzisiaj prawdopodobnie finiszujemy naszą kampanię aureliańską. Troszeczkę nas problemy żywnościowe dopadły. To wina tego, że zbyt szybko chyba Hiszpanię żeśmy podbili. Dlatego pozwolę sobie rozbić tę armię, póki mam jeszcze w miarę niegłodnych legionistów, tylko najedzonych. Jak nam będą legioniści głodować, to będą tak efektywnie walczyć. Więc póki jest jedzonko, to sobie powalczymy. Możemy wypuścić tych jeńców. Chociaż nie, powinniśmy ich wszystkich brać w niewolę cały czas. Bo ta liczba niewolników jest ograniczona, a potem jak będziemy mniej walczyć, to nie będzie takiego przyrostu niewolników. A mamy dużo tych posiadłości niewolników, handlarzy niewolników właściwie pobudowanych. Dobra, Hiszpania będzie spacyfikowana. W następnej turze zajmiemy ich osadę. Problemem natomiast jest to, że Mauretania, właśnie, możemy przetestować, zobaczyć, czy uda się dyplomatyczne Mauretanie znowu podporządkować, bo oni tam odrzucili wezwanie do wojny. Szpiega rozstawimy. Mauretania nas nienawidzi. To są Rzymianie oczywiście. Uczynić protektoratem się nie zgodzą, sojusz obronny się nie zgodzą, pakt agresji się nie zgodzą, sojusz wojskowy się nie zgodzą. No tak się składa, że my tutaj w okolicy mamy cztery duże, spocone legiony i byłaby wielka szkoda, jakby ktoś was siłą z powrotem do Rzymu przyłączył. No cóż, nic nie mówię, nic nie sugeruję, jest jak jest. Na pewno jest problem z żarciem. A szybka reklama, wygraj Mount Lordsy lub inne gry, a przy okazji za darmo wspomóż mnie jako twórcę. Pobierz grę z mojego linku w opisie lub z komentarza, osiągnij 5 level wioski i 100 tysięcy kamocy. I to już, to wszystko. Więcej informacji o giveaway na gry na Discordzie znajomi znajomego. Rise of Kingdoms to darmowa gra typu clicker. Wybierz swoje ulubione imperium w historii świata i poprowadź je do rozkwitu. Rozbuduj swoje miasto, twórz kolejne armie, dąż do sojuszu i wspólnie z ekipą zdominujcie serwer. Ja wybrałem Rzym i mój sypion afrykański gada do mnie po łacinie, dosłownie, w Rise of Kingdoms. To tyle, dzięki za wysłuchanie. Możemy dalej tutaj troszeczkę farm rozbudować, tylko to potrwa 8 tur. 8 tur, ta prowincja nasza w Dacji za 3 jedną turę zacznie dawać jedzonko. I tutaj 4-4-4 tury też do jedzonka. Czy mamy gdzieś tutaj fajną prowincję pod żarełko? A mamy Masalię południową. Tu są osady oliwne. Można by zrobić z tego prowincję jak najbardziej żywnościową. Jak najbardziej można by to zrobić. Jeszcze jak? Jeszcze jak, by powiedział klasyk. Także można to wszystko poniszczyć. Tu porobić zwykłe handlowe te... Nie byłoby głupie. 8 tysięcy zostało. Jak tam rebelie? Wszyscy są szczęśliwi. Z poparcia my 61. Na razie to zostawimy te 61 poparcia. Tutaj musimy budować flotę. Tylko flotę taką symboliczną, wiecie. Żeby się w statystykach zgadzało, że mamy flotę. Przydałoby się więcej prowincji zrobić pod handeli. Takie czyste handeli. To by dawało dużo pieniążków. Moglibyśmy też się pobawić w przekształcenie... Tutaj, zresztą też by 8 tur aż zajęło przekształcanie tego. No dobra, zrób farmy. Rozbuduj te gaje oliwne. Minus 14. No na razie dużo walczyć nie będziemy, tylko tutaj prowadzimy małą ekspansję. Mój zająć Memphis, może tutaj były jakieś budynki do żarcia. No, budynki do żarcia były, ale też są niegotowe. Też są niegotowe i nieprzekształcone. No cóż, jest jak jest. O, wszystkie legiony głodują, tylko Legion Aureliana jakiś taki nie ma tego znaczka, że głoduje. Co prawda się nie uzupełniają, ale nie głoduje. Weź go już tutaj na południe sprowadzaj. Jak będziemy czekać, aż się wystawi ta flota, i chciałem jeszcze tego questa na słońce niezwyciężone zrobić, to będzie można dalej pacyfikować Mauretanię. Może się wybierzemy nawet do Kaledonii. To już troszeczkę przeskipujemy, przyspieszymy tempo. A Gniew Słońca Niezwyciężonego oczywiście, jeżeli chodzi o Legion. I tutaj nasz czempion awansował w jednym szeregu pulo. W jednym szeregu pulo, ty amebo. Także myślę, że możemy sobie pozwolić.
plus 9 do wysokości podatków. Zobaczymy, jak zmieni się o 3% podatek z Rzymu, 7400 na... A, nic się nie zmieniło. Szkoda. Jest jak jest. Wy tu płacicie podatki, nie? Płacicie. Rzym do skarbca daje... O, my nagle zarabiamy? Co się zmieniło? Znaczy, nie mamy żarcia na minus. To ja kliknąłem, że jest plus 6 żarcia. Bo wiem, że jak wyłączysz podatki w jakiejś prowincji, no to wtedy nie dostajesz pieniędzy z tej prowincji, ale też nie musisz ją zaopatrywać w żywność. Ale coś zrobiłem, że nagle żarcie mamy. Nie wiem co i się nie domyślam. To mnie interesuje. Tu jest w ogóle spadek zadowolenia. No cóż, jest jak jest. Tu jest dużo niewolników. Ej, ale osada sama z siebie na przykład zarabia mniej niż Rzym. Czekaj, Salonika 5700, 2400, dochód 2800, 1400. Znaczy, bo tu, ale nie no, tutaj na przykład Apolina sama z siebie, ta mała osada, zarabia tyle co cały Rzym, jeszcze więcej. W ogóle stała cała. Nie mam pojęcia, jak tutaj działa ta ekonomia. Podupione, korupcji nawalone, jakieś sztuczne debuffy powrzucane, żeby balans się trzymał. Nie podoba mi się. Nie podoba mi się ta ekonomia. I kafelki, i ekonomia mi się nie podoba. Skipni turer. Człowiek robi co może, stara, projektuje te osady, rozumiesz, stakuje te busty, robi stechowane, rolnicze, całe regiony, pod handel, pod przemysł, żeby to się zgadzało. A ci walną debaw 130% do korupcji, elo. I się baw. Straszne. 4 perskich agentów go napadło. Co tam się wydarzyło? Dołącz do wojny. Nie. Nie dołączymy do wojny. Raporty w wyniku wyczerpania. Nie ma wyczerpania, bo już jest żarcie na plus. Uroczystość mitryjska. Plus 15 do przychodów z kultury. Fajnie. Great sukces. Rzućmy Hiszpanię na kolana. O, cała prowincja hiszpańska powraca w granice Imperium. A przypominam, że co nie jest Rzymem, jest przeciwko Rzymowi. Frakcja pokonana. Great sukces. No tak wygląda nasz Rzym. Starałem się w miarę legitnie zrobić te granice. No tutaj mamy troszeczkę za dużo. Faktycznie za Aureliana Rzymianie porzucili Dację i się już na tym w Tracji Pannonii na Dunaju ustabilizowali. Tu mamy poszerzoną tą kolonię rzymską. No tutaj troszeczkę my zaszaleli z tym Armenią, Kaukazem. W ogóle cały czas Persji strzymamy. Czekaj, my cały czas strzymamy Persopolis? A, my cały czas strzymamy Persopolis. Oni się nawet nie buntują! Oni są zadowoleni, plus 5. Budynki zadowolenie, wow! Wow! Ja to zostawiłem, żeby się zbuntowało czy coś, a oni tu żyją szczęśliwi. No jest, jak mawia klasyk. Pieniążki, 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 inwestycje! Wiecie co możemy zrobić? Antiochia, Syria. Syria to będzie gigantyczna prowincja pod handeli. Ja wam to mówię. To będzie gigantyczna prowincja pod handeli, tylko trzeba ją dobrze rozbudować. Trzeba ją dobrze rozbudować na osadę targową. To będzie sztos totalny, jeżeli będzie chodzić o przychód. Zaufajcie mi, Zajączek wie co mówi. Zajączek wie co mówi, on się zna. Na pewno te sekty chrześcijańskie, to wszystko poniż, tutaj jakieś rynki, te to niepotrzebne. Całkowita przebudowa Syrii, zainwestujemy. Zainwestujemy w Syrię, a to w swoim czasie, natomiast tutaj musimy szybko biec, bo nam widzę, że Egipt chce podkraść prowincję. Także lecimy na pełnej, najgorzej jakby on mi tutaj do Egiptu wszedł, tym Egiptem. Hehe, taki mało śmieszny żarcik, hehe, Egipt, kradnący Egipt, hehe, czaisz, hehe, hehe. No napisz chociaż jeden XD, hehe, śmieszne żarty, znowu, zając czasami się stara, tak? Czasami. Że to nie jest zając, od którego można wiele wymagać, no ale czasami się staram, tak? Rozumisz? Powiedz, że rozumisz, hehe, nie. Ech. Dobra, spróbujmy te legiony, zaatakujemy sobie Mauretanię. Przywrócimy ją na łono Imperium. No skoro się zbuntowali, to trzeba ich spacyfikować. Ty, oni cały czas, ta Mauretania walczyła z tymi Maurami, nie? Pamiętacie, jak te nasze dwa protektoraty się tłukły? Jest szansa, że ta Mauretania będzie wystawiać dobre legiony. Bo oni cały czas tracili, nowe jednostki rekrutowali. Więc jest gigant... W ogóle tam bunt im się striggerował. Jest szansa, że oni będą mieli fajne legiony i sobie powalczymy. Znowu będą Rzymianie na Rzymianach. No ale żeby Syria nie przemulała, nie? Zamieszki w stolicy. Twojej stolicy wybuchły zamieszki. Podejrzewasz, że wywołali członkowie jednego ze stronic. Jak zareagujesz?
A zduś bunt, nie zdradzając swoich podejrzeń, bo to chyba lojalność partii podniesie. Zadowolenie może obniżyć, ale zadowolenie pizantów, chłopstwa, plebejuszy nas nie interesuje. Tylko... O, Wielkanoc. Tylko zadowolenie rodów, polityków. To jest mucho importante, żeby się nie buntowali. I żebyśmy mogli defraudować pieniążki. Łe. Dobra, przygotujemy się z kolejną błyskawiczną inwazją. Te legiony mogłyby troszeczkę odpocząć. Ja bym chciał, żebyś ty przeszedł przez Kartaginę. Zdecydowanie. Natomiast ty musisz szybciutko przejąć tą osadę, bo tu idzie Egipt. A znowu są rzymscy, są opancerzeni łucznicy kohorty. Nie wiem skąd ci rebelianci to wzięli. Tutaj na tych, jak to nawet nie było naszych budynków. To jest ta prowincja. Nie wiem skąd oni wzięli sprzęt, że wystawili tego kohorty, ale spoko. Dobra, prowincja egipska odzyskana. Oczywiście tu nic nie ma pobudowane. Czy tu są jakieś wolne te? No właśnie, tu trzeba budować. Tu miało być podżarcie, nie? To zrobisz tak, zrobisz tak, zrobisz tak. A zrobisz akwedukt? I na razie zostawisz, bo żarcie mamy spoko, a tutaj też trzeba inwestować. Na pewno machniesz miejsce spotkań, na pewno machniesz miejsce spotkań, jedna kapliczka, forum i jedna peryferia. A tutaj... Kultura, rozrywka, co kolejna kapliczka? Tu nic do handlu nie będzie, nie? Do handeli. Dobra, machnij jeszcze jedną kapliczkę. Zestakuje się z jakimś innym boostem, nie wiem, z tym Neptunem, będzie handel morski czy coś. Bo kolejnej nie ma co tu robić. A wrócimy do... Jak tam Rzym, jeżeli chodzi o inwestycje? Rzym ma się tak, że trzeba cyrk postawić i to zabierze całe nasze finanse. A tutaj opracowujemy Wielką Świątynię i Koloseum. Dobra, skipnij turę. O, zamieszki w stolicy, plus 5 do lojalności, o to mi chodziło. Bo dzięki tym boostowi do lojalności myślę, że możemy przeprowadzić małą defraudację pieniążków. Zdefrauduj fundusze, to będzie plus 4400, mamy 10 tysięcy dzięki temu. A nikt się nie zbuntuje. W ogóle nasz Lucius Aurelian ma ponad 1100 gravitasu, czyli tych punkciorów. Spróbujemy jeszcze sprowokować ją, żeby zaatakowała nasz legion. Weźmiemy na forsownym marszu. Niech ona nas zaatakuje, bo my będziemy wtedy w trybie zasadzki. I fajnie, jakby ona nas zaatakowała, bo ona tutaj będzie... Nie wiem, czy oni nie chcą mi teraz z powrotem lecieć na Memphis, będziemy ich ścigać. A tutaj jeden legionem, znaczy jedną armią uciekli na południe. My tu mamy tylko jeden legion, tu byśmy musieli biegać dookoła jak te ameby. Także bardzo niefortunne ułożenie. Ty wejdź sobie, w sensie od tej strony chciałem, żebyś atakował. I tu gdzieś mi biegasz armią. No nie mów, że ty na 100 którąś turę dalej biegasz mobikami. Najemna piechota numidyjska, numidyjscy procarze. Wy jesteście Rzymem. Gubernator, Kesk Rzymski. Podobny. Wyglądacie jak Rzymianie, a biegacie numidyjską pierwszą podstawową piechotą. No, trochę wstyd. Trochę wstyd, trochę siara. Nie chcę obrażać, ale trochę wstyd mi za was, panowie. To co wy sobą reprezentujecie. Chyba jeszcze jedną kapliczkę trzeba postawić. Jeszcze jedną kapliczkę. Kapliczkę Jowisza machniemy. Narodziny Słońca Niepokonanego. Cesarz chce, aby ten dzień był wspaniały bez względu na koszty. Świetnie. Bo to oznacza, że możemy zbudować Wielką Świątynię Słońca. To się będzie robić 12 tur, ale zobaczcie na te boosty. Plus 25 do ataku zwarć dla wyrobowanych oddziałów, uzupełnienia, plus 50 do uzupełnienia oddziałów. No dobra, chodzi o ten atak zwarciu dla oddziałów. To jest mucho importante. Przecież aż 12 tur będzie robić. Spoko. Dalej byśmy chyba kręcili kulturę. Tu mamy 3 technologie. Każda się po 2-4 tury będzie robić. Lojalność Furmuterli. Z odpowiednią cenę dotrzymają każdej tajemnicy. Szpiegi plus 1, 20 kosztów akcji. Polityczna scena Rzymu, gdzie spisek i zdrada co chwilę poddawały próbie lojalność i trwałość sojuszy, była miejscem, w którym opłacało się mieć rozmaite konszachty. Ludzi od czarnej roboty byli wtedy Furmuterli. Żołnierze odpowiedzialni za zbiór zboża, będący jednocześnie szpiegami cesarza. O proszę.
Do ich obowiązków należał zwiad i sabotaż zarówno na terenie prowincji, jak i poza ich granicami. Po tym, jak Cesarstwo Rzymskie zostało rozbite na trzy frakcje, nie było pewne, wobec kogo lojalni są frumunterii. Mądrze było im wówczas przypomnieć, że przede wszystkim mają służyć Rzymowi, a jedyny Rzym to Rzym Aureliana, przypominam. Jedyny prawilny. Ten rudy Rzym Tetrykusa Galijskiego. To jest zdradziecki Rzym. No i ta królowa sprzedała się Persom, więc też jest to zdradziecki Rzym. Zanotować w kajecikach. Chcecie traktat pokojowy? Macie, macie te szekle, a dajcie mi te szekle i zostawcie Rzym w spokoju, wyrzuciliśmy was z Egiptu i nie chcę was widzieć. O nie, znowu skradziony orzeł, tym razem Legionu Trzeciego. Dobra, teraz spróbujemy troszeczkę, a w ogóle Legion Trzeci to on na morzu bazuje obecnie, w sensie garnizonuje sobie. Dawaj minus 4 do kosztów utrzymania. Przetestujemy teraz inne opcje tam tego rozwiązania kwestii legionowej, bo my ostatnio skończyli tak, że tam był boost do morale, ale debuff do zasięgu ruchu, coś takiego, bo kazaliśmy im szukać tych legionów. Ty weź stacjonuj tutaj tym legionem piątym. Będziesz Egipt i Persję ogarniał, w sensie Bliski Wschód, Syrię. 8 tysięcy pieniążka bożego, jak tam polityka? Wszyscy, uuu, tu secesje się szykują, trzeba zapełnić lojalność, 3,5 tysiąca szekli. I tym trzeba zapełnić lojalność, czyli 7 tysięcy szekli poszło. I trzeba od was kogoś wysłać na misję dyplomatyczną, ale my już nie mamy pieniędzy, oprócz. Wszystkie pieniążki my zużyli. Skradziony orzeł, my szukaliśmy tego orła. Teraz możemy skazać na decymację, co 10 legionista upadnie na swój własny miecz. Także dla przykładu, armia straci część swoich żołnierzy. Oni tu, szkoda, że nie można ich zobaczyć. Oni tam praktycznie mieli pełne stany osobowe. Zobaczymy, każemy na decymację. Zobaczymy, ile z nich polegnie, jeżeli faktycznie stracimy 1/10 legionów przed dzień inwazji. Narodziny, spoko. A, im tylko attrition weszło. Decymacja, armia straci część swoich żołnierzy. Okej, tak dużo nie stracili, trudno. Jest jak jest. Życie w Rzymie starożytnym nie było takie proste. Buścik do kultury plus 10 siat, super, od razu zrobimy umocnienia graniczne. Plus 20 do stosunków dyplomatycznych z frakcjami barbarzyńskimi. Niewiele to się przyda, ale zawsze spoko. Co my tutaj mamy? Aby przetrwać kryzys wieku III, Cesarstwo Rzymskie desperacko poszukiwało sojuszników i każdy konflikt starało się rozwiązywać środkami dyplomatycznymi. W przyszłości, gdy szeregi armii carskiej okazywały się zbyt skromne, Rzymianie niejednokrotnie dochodzili z barbarzyńcami do porozumienia. Kiedy więc Germanie zaczęli najeżdżać północne granice państwa, postanowiono zawrzeć z nimi kolejne umowy. Niektóre plemiona otrzymywały wtedy status quadaterii i w zamian za pewne korzyści i ziemie udzielały Cesarstwu Militarnego wsparcia przy granicach. To co my obecnie robili, ale nie do końca wyszło, bo wszystkich w sumie Germanów my spacyfikowali. No ale jest jak jest. My chcemy tą Mauretanię najeżdżać w tym momencie. Myślę, że to może być dobry moment. A jak tam tylko polityka? 12%. Wyślijmy ciebie na jakąś misję. Na przykład do Kaledończyków. O właśnie, dzięki temu podbijemy, no, na minus 11, jest jak jest. A zostało 4,5 tysiąca. Dochody nam spadają. Ja tylko flotę buduję, a strasznie nam dochody spadają. I możemy Legionem Czwartym upadek. Trochę mi się nie podoba, że stoją pod kapsą. Że się to miasto odbije. Tą Mauretanię spacyfikować. Że wypowiedz wojnę. Tak, wiem, że my niby handlujemy, ale trudno, jest jak jest. Trzeba było pozostać lojalnym wobec cesarza jedynego, Aureliana, tak jak Egipt. No ale jeżeli mamy 110 turę, chyba, plus minus, i chłop mi biega czymś takim, a na pewno odbudowywał sobie armię, bo oni cały czas walczyli tam z tą Mauretanią, no to po prostu to jest skryptowo źle zrobione według mnie. Nie wiem, trzeba będzie faktycznie kiedyś przysiąść i jakimiś młodzikami sobie tagować, jeżeli chodzi o Roma dwójki. Ale to za jakiś czas, bo na razie trzeba będzie po tej kampanii oczywiście skoczyć na Attilę, bo mega kampania trwać musi. Fajnie było jakbyś dobiegł do kapsy, ale nie dobiegniesz, ale możesz dobiec tutaj. To z tej osady będzie bliżej do kapsy i teraz my tutaj robimy bezpośrednią inwazję na kilka twoich posiadłości. Kilka twoich miast. Okej. Pachwactus Antonius. Świetnie, nie dość, że legion zdziesiątkowany, decymacja została poddana. Jeszcze miasto zostało tu zabili i zablokowała nas flota? Okej. Okay. A, bo ty oblegasz to przez cieśninę. Ciekawe.
Jakbyś sobie podszedł tutaj, o. Żeby brać udział w tej bitwie. Żeby też awansować Legion. Dobra, flota zatopiona. 6200 zgrabieży. Mam nadzieję, że tutaj też nie będzie dużego problemu z żarciem. Jak my to będziemy zajmować. Jak nam znowu wejdzie tego. Braki jedzonka przez to, że zajmujemy prowincje, które mają inne tam farmy, które nie zgadzają się do naszych. Ty tym szpiegiem teraz tutaj na pustynię musimy ciebie przerzucić, żebyś busty dawał. Ej, nie, ten dochód musi się bagować. Czemu my po zajęciu tych osad, ja wiem, że one są tam średnio ogarnięte, ale czemu nagle spadło nam na 3200? Ktoś mi może to wyjaśnić w Excelowo? Mi się wydaje, że tu już nawet gra sama nie ogarnia tych korupcji, tych staków prowincji, które mają zarabiać, tych boostów wszystkich. Gdzie mamy tam po kilkaset procent na przykład do wyciągania z kultury do handlu. Mi się wydaje, że coś się nie zgadza. 3200. Nie wiem, skipniemy turę, zobaczymy. Ryzyko secesji 0. Także skipnij turę. Osada pod oblężeniem, kapsa. Dobra, całe szczęście nie szturmowali tego. Skradziony oddział dyscyplina, plus 10 do morale. Dobra, jak walniesz decymację, to już wiecie, na przyszłość, jak będziecie sobie sami grać, że decymacja troszeczkę wam skradnie w stanach osobowych, ale nie będziecie tracić na zasięgu ruchu, tak jakbyście szukali tego orła. Kolejna mobikowa armia, no tutaj nawet nie ma sensu z tym walczyć. Nawet jakbyśmy mieli rzymskich poborowych, to byśmy ich po prostu masakrowali. Tak tych z radzieckich Rzymian w niewolę. Ścigaj ich? Nie możesz ich ścigać. Ale możesz awansować. Generał dostał awans i dostaniesz w ucieleśnienie strachu. Świetnie. Biegiem leć na południe. Możesz go tu rozstawić na jedną turę. I wy ich gonicie. On się rekrutuje. I on dalej rekrutuje tych mobików. A tutaj na przykład ma koszary pomocnicze z trzeciego poziomu. No, mógłby coś lepszego zrekrutować, ale tego nie czyni. Także to musi być, nie wiem, gdzieś skryptowo linijka kodu, że bot ci będzie spamił tanimi armiami, bo pewnie też nie umie w ekonomię, a ekonomia tu jest rozwalona. Także, żeby wystawiać jakiekolwiek armii, to dali, żeby boty spamiły non-stop jakimiś tanimi jednostkami, armiami, żeby po prostu zalewać, irytować grajków komputerowych. No tak mi się wydaje, że tak jest we wszystkich tych nowych Total Warach robione. Może niż z Warhammera, bo w niego mało grałem, ale w Attili jest to samo. A tole jest to samo, mordeczko, 14, potrzebujemy 60 jednostek morskich, rekrutuj dalej. Triumf, kolejny triumf, chyba za pacyfikację Mauretanii. To jeszcze nie do końca, zwłaszcza, że nam jedną prowincję ukradli. O, tutaj idą kolejnym legionem, czekaj, bo to jest to niedobite, zobaczymy, czy ten nowy legion tam biegnie z tyłu. I on idzie w kierunku Kartaginy. Czy oni mają coś ciekawego? Nie, dalej mobiki. Dalej mobiki. A, to jest armia, która uciekła z tej nadmorskiej osady, okej. Okay. Wiele wyjaśnia. Dimidi, ostatnia osada Mauretanii. Zobaczymy, czy będzie musieli ich armię ścigać, tam jest ich armia, czy frakcja zostanie zniszczona. Moglibyśmy ich znowu podporządkować, ale skoro już tu jesteśmy... A, frakcja pokonana. Dobra, nie musieliśmy ich ścigać. Chyba cesarz ich osobiście dobił. Teraz pytanie, czy nie chcielibyśmy na przykład, jak czekamy, aż tam się zbuduje ta flota i ta kaplica świątyni niezwyciężonego słoneczka, czy nie chcielibyśmy na przykład Brytanię po raz kolejny włączyć do Imperium? Myślę, że to nie byłoby głupie, żeby nasze legiony skierować na północ, skoro i tak czekamy, rozbudowujemy sobie... Ej, my coraz mniej zarabiamy! Nie rozumiem, jest już 120% korupcji. Ja tyle buduję, tyle inwestuję, a my z każdą turą coraz mniej zarabiamy, no. Proszę mi to wytłumaczyć. My nic nie straciliśmy na wpływach. Tu się fajnie prowincja robi pod handeli. Żarcia mamy potąd. W Rzymie te budyneczki z kultury, zaraz będzie cyrk na wyższy poziom. No nie podoba mi się to. Gdzie są nasze pieniądze? Gdzie są pieniądze? Pieniądze gdzie są? Z handeli. Proszę mi to wytłumaczyć. Ta flota, oni jeden oddział kosztuje 83 W3 mają. No bez przesady, że to tyle ciągnie nam, że my już w tysiącach. Nie wiem, podchodziliśmy pod 8-9 tysięcy na turę stabilnego dochodu. A nam znowu zaczęło spadać. Teraz 1800! Wow! Nie wiem. Skipnij turę.
Adopcja, gracja, powstrzymaj adopcję, sabotaż, opracowaną technologię, kultura na wyższy poziom, świetnie, bandytyzm, niepokój, Boże Narodzenie. Dawaj ostatnią technologię w kulturze, przy okazji mam już 20% do dochodu z kultury. Wyślij dary. A, 3000 naturę, to nas nie stać na opracowywanie tego. No cóż, jest jak jest. Zróbmy sobie, o, odbudowany Rzym, plus 1000 dochodów natury, jeśli kontrolujesz Rzym, to by się przydało. Rzym, siedziba władzy potężnego cesarstwa, był też największym znanym ośrodkiem miejskim swoich czasów. Około 20% całej populacji objętej jurysdykcją cesarstwa rzymskiego mieszkało w stolicy. Sporo, szacunkowo na stałe przybywało tam 1 000 000 mieszkańców, do tej liczby dochodzili odwiedzający Rzym kupcy i rzemieślnicy. Pod względem militarnym, gospodarczym, duchowym i politycznym Rzym był prawdziwym sercem imperium. Wniesione tam fortyfikacje, rynki, świątynie stawiano innym miastom za przykład. Dlatego ten, kto sprawował kontrolę nad najwspanialszym miastem w swoich czasach kryzysu, miał szansę rządzić całym światem. Dawaj 4 tury na odbudowę Rzymu, rychło w czas, bo nam finanse się nie zgadzają. Nie wiem, no może jakaś dziwna mechaniczka czy coś się odpaliło. Wejdź w handel. Podatki. No moglibyśmy podwyższyć podatki, całkowite utrzymanie armii, koszty utrzymania floty. No 5000 płacimy za flotę, ale wraz z rozwojem floty idzie inwestycja w kolejne prowincje, które powinny sobie zarabiać. Zwłaszcza rolnictwo, teraz my dużo zbustowali. Busty, tu się to rolnictwo też zarabia. Tam dzielnice przemysłowe na Bałkanach, a tutaj kolejna prowincja pod handeli wyrasta. No bo finanse są dramatyczne i teraz na przykład jakbyśmy musieli kogoś przekupić, możemy zdefraudować troszeczkę funduszy. Dzięki czemu mamy 4000. Okej, zawsze coś, 4000. Przyda się. Inwestycje. Rozbuduj miasto na wyższy poziom i koniec funduszy. Zele tur się zrobi świątynia Rzymu, znaczy słońca za 6. Wiemy, potrzebujemy 8000, żeby koluseum zbudować. Co jest ważniejsze? Zboże dla piekarni czy piasek na arenę? Plus 30 do ładu publicznego za Circus Maximus. To coś więcej niż wyścigi. Wspieranie drużyny to dla fanów sprawa życia i śmierci. Pierwsze grupy kiboli. No w sumie ta, no. Były te drużyny, które dość mocno angażowały się w... Nie najemnicy. Dość mocno angażowały się podczas tych wyścigów konnych. No, finanse Rzymu tak jakby stopniały do śmiesznej wartości. Jest jak jest. Oho, znowu puść ich w korupcję. Mamy teraz 1800 na turę, a po 1% mamy 2500. 1% korupcji. Ile to zmieniło? Niesamowite. Niesamowite. Tu mamy szpiega. Ten szpieg też pójdzie do Persji. Im więcej można było wcześniej, więcej tych szpiegów zrobić. Od razu. No teraz jak będziemy grali, to będziemy wiedzieć, że szpiedzy pod wykradanie technologii i korupcję to jest must have w każdej kampanii. Kwitnący handel, plus 10 do przychodów generowanych przez handel, plus 5 do wysokości umów handlowych. Umów handlowych z dużo nie mamy, że coś tam mamy, na przykład z Persją i z Egiptem handlujemy, ale generowanych przez handel wszystkie regiony mamy, aha, mamy minus 1200. Daj to i to dało tylko 200 dochodu. Nice. Zwiększenie rangi, ale nam dochody spadły, no przecież to jest skandal. Ile my jeszcze musimy tych okrętów zrobić? A musimy jeszcze posiadać... A, my musimy mieć jeszcze 180 oddziałów piechoty! Ło, cholipka! Wow! Jeszcze 5 jednostek morskich? O kurde. To jest 5 jednostek morskich, ale my jesteśmy na srogim minusie. Trzeba będzie jakiś legion rozwiązać. Poważnie. Wyrzuć... Dobra, wyrzuć was. Wyrzuć te balisty. Tych pomocniczych Germanów. Aha, tylko że przecież musimy rekrutować. Czy wiecie, zawsze możemy nawalić taniej piechoty. Taniej biednej piechoty. Rzymscy poborowi kosztują 95 w utrzymaniu. Nie podoba mi się to. Bardzo mi się to nie podoba. Doszliśmy do momentu, że bez defraudowania finansów my nie jesteśmy w stanie nic zrobić. To jest bardzo zły motyw dla Rzymu. Bardzo zły motyw.
fatalny, że bo można by rzeczy nawet ująć fatalnie. No! 53% szans na wojnę domową. Nie gadaj, że my nie zrobimy tego. Ja pierdziele, ej! Ja już myślałem, że to koniec. Wystarczy tylko przeklikać, a nam się szykuje rewolta. Teraz ja mam finanse. Moglibyśmy raz zdefraudować finanse. A, nawet nie zdefraudujemy, bo nie ma grawitasu. Wow! Dobra, anuluj budowę tego. Bo musi pójść na łapówki. Tylko, że my łapówkami długo nie przeżyjemy. Zapewnij sobie lojalność. Anuluj budowę tego. No. Nie fajnie się podziało. No nic, podniesiemy podatki. Podniesiemy podatki. Ty, jedno podniesienie podatków daje nam 13 tysięcy na turę? Co? My na normalnym poziomie zarabiamy 6800 z podatków. Po podniesieniu zarabiamy 20 tysięcy. Cen rozwoju minus 12 do ładu publicznego. My ład publiczny mamy wywalony w kosmos wszędzie. Dobra, w Rzymie przestaliśmy budować port. Zapewnimy sobie lojalność tego stronnictwa. Dalej jest 39% szans na rebelię. Wyślemy ciebie z misją do Kaledończyków. Ok, mamy 32% szans na rebelię. Możemy ciebie wysłać z misją. Potrzebujemy 1200, mamy 360. Budujemy kaplicę słońca, ale jej przerywać nie chcę. Trzeba gdzieś szybko gotówkę znaleźć. Ale nie podoba mi się to. Ja mamy tak fajnie rozwinięte niektóre prowincje, żeby dawały boosty w różnych dziedzinach. Mamy tak rozwinięte technologie, żeby to się boostowało. A ja dopiero przy głupim podniesieniu podatków jestem w stanie coś zarobić. Jaki jest sens rozwijać prowincję, jak możesz walić w prowincjach tylko, nie wiem, budynki do ładu publicznego, żeby trzymać wysokie podatki i sobie zarabiasz i tak na podatkach, bo co z tego, że rozwiniesz osady, jak one i tak ci nie będą zarabiać? Fajnie. Proszę, nie zbuntujcie się, proszę! Tam było 30%. Rzymie, wytrzymaj, w następnej turze będziemy hajs mieli od plebejuszy, rozumiesz? Chłopstwo zapłaci na łapówki dla polityków. Nie buntujcie się, nie rozpętujcie wojny. My te mamy, ja nawet nie chcę wiedzieć, które legiony się zbuntują, które prowincje się zbuntują. Będziesz mnie pozajęczy. Dobra, tu nie widzę, że nic się nie odpaliło. Proszę, proszę, żadnej secesji. Aurelianko, kochany mój, utrzymaj to jeszcze przez chwilę. Dobra, nie ma secesji. Uff. Dyplomata, sabotaże, spoko, bandyci, Wielkanoc. Mamy 15 tysiąców. Dobra. Lecimy z łapówkami. Mordeczko. Lecisz do Kaledończyków. Ciach. Ty lecisz do... Wyślemy ciebie do Markomanów, bo dawno nie byliśmy. Ciach. Dobra, ryzyko secesji 13. Tylko ci mogą się zbuntować. Moglibyśmy zapewnić awans za 2900. Dobra, zapewnij mu awans, bo i tak nas stać. 6% ryzyko secesji. Ciekawe, dlaczego tak się wściknęli z tą secesją nagle, kiedy był problem finansowy. Dobra. No i lecimy na tych wyższych podatkach, a jakbyśmy odpali... Jezus, w Rzymie jest plus 91 do zadowolenia. Wow. Koloseum, dobra. Za podatki plebejuszów machniemy Koloseum. 12 tur. Dawaj Koloseum. Niech się buduje. Niech się buduje na chwałę Rzymu. Jakbyśmy tak machnęli... 33 tysiące na turę. No dobra, czy oni są niezadowoleni, czy bardzo niezadowoleni? Najniższy ład publiczny Mauretania. Minus 6. Heh. Docisnąć i wycisnąć. Jak robaków. Ej, nie, ale kompletnie mi się to nie podoba. To nie jest mój styl grania. Ja wiem, że jestem spaczonym pod kątem handeli i fajnego rozbudowywania osad. Dla mnie to było zawsze spoko, że w Romie mogłeś budować te osady. Nawet z tych kafelek postarałem się i wyciągnąłem jakiś system rozbudowy, nie?
że jak masz tutaj te śmieszne farmy w głównym osadzie, no to całą osadę techujesz pod rozwój rolnictwa, znaczy całą prowincję. Nawet spoko to było. Ale jak ja teraz zobaczyłem, że na tym już endgame'ie de facto ta korupcja ci tak zabija kraj, dochody, że tylko z podatków możesz zarabiać. Przeraża mnie to. Pokażę jeszcze tylko bogactwo regionu. No widzicie, zaczęliśmy inwestować w Syrię, coś tu zaczęło się zmieniać kolorek. Tutaj mamy Afrykę i Sycylię pod rolnictwo, to jest tak bieda. Tu jest pod kulturę, Iliria to jest pod przemysł i Tracja pod przemysł. No ale ta Macedonia jest full rozwinięta pod handel. Tylko że ona dużo zarabia, ale mało daje. Tak w skrócie. Nie wiem, gdzie te pieniądze znikają w tej korupcji. A, tu w ogóle zaraza wybuchła. Brud 28. Uj, jaki tu jest wysoki poziom bandytyzmu. No ale no macie budynek, no to co ja w każdej prowincji mam budynki stawiać? No dobra, to jest tylko minus 2 do bandytyzmu, wzięliśmy do handlu, ale... A, skipnę turę. Odbudowaliśmy Rzym, technologia na odbudowę Rzymu zakończona. Dobra, dawaj, wyślij dary. Jest plus 30, a tutaj mamy... Minus 20 do kosztów budowy, minus 1 do czasu rozbudowy, planowanie miasta. System planowania przestrzennego w cesarstwie było w wielkiejgowej tradycji, to czytaliśmy kiedyś już w jakiejś kampanii, także spoko. Możesz to opracować. No fajne to, że na turę my zarabiamy 35 tysięcy samych podatków. Nie wiem czemu nasz MVP Egipt dał sobie całą praktycznie Palestynę podbić przez tych wataszków. Nie wiem, ale werbujemy mobików rzymskich. Więcej rzymskich mobików, stać nas. Albo zamiast tego możemy zrobić te technologie do lepszych koszarów. Bywa, że mała grupa wojowników potrafi działać więcej niż cały legion, to dostaniemy te najlepsze jednostki. Początkowo słowo Vexalio oznaczało w Starstwie Rzymskim oddział złożony z części rzymskich legionistów. Dowódcy formowali takie grupy, kiedy sytuacja nie wymagała interwencji całego legionu. To niezwykle mobilna jednostka mogła zostać wyodrębniona z oddziału rodzica, a następnie szybko do niego wrócić. W burzliwym okresie III wieku jednak armia rzymska miała problemy z zachowaniem spójności i Vexaliationes zostały niemal autonomicznymi jednostkami. Były przy tym źle zorganizowane i niezbyt skuteczne. Za panowania cesarza Diocleciana system ten został porzucony, a określenie Vexalianto używano w odniesieniu do jednostek jazdy. Dawaj, zrobimy tą technologię wojskową, żeby sobie koszary na maksa zbustować. No dobra, mam 29 tysięcy. Pobustuję sobie prowincję, tylko żeby pobustować sobie, nie wiem, myśl, że kiedyś te talwory były fajne i miały sens i ekonomia i wszystko to, co robiłeś, się na coś przekładało, spoko, poklikam sobie, a i tak to wiem, że nic nie da, bo wystarczy machnąć podatki. Ech, takie to życie totalwarowego żbiczka. Kaplica Jowisza, kaplica Neptuna, tu cyk, handel lokalny, czy... Nie no, handlarz winem. Zdecydowanie handlarza winem, a tutaj robisz generowanych przez handel. O właśnie, w ten sposób. No i nice. Zostało 1300, no to możesz zrobić faremki. Misja zakończyła się powodzeniem. Zbudowaliśmy tą świątynię Słońca Niezwyciężonego. Reszty questu nie dało się zrobić, bo tam by wymagało tej technologii, którą sobie akurat badamy. No ale spoko, mamy coś dalej. Inwazja na Persję. Siły Ariana zmierzające na wschód spotkały się z zaciętym oporem. Potęga Zjednoczonego Cesarstwa Rzymskiego była jednak nie do zatrzymania. Zdobądź bezpośrednio przed kontrolę Mezopotamia Media Magna Persis. Plaga szczurów znowu. Ty oczekujesz, żebyśmy zdobyli to i zdobyli to. Ja specjalnie tego nie zdobywałem, żeby nie psuć sobie granicy. Następujące kultura wschodnia. Aurelian nie był znany z okazywania łaski przeciwnikom. Kiedy znajdujące się na wschodzie osady obróciły się w dymiące ruiny, opór przed rzymskimi najeźdźcami już drastycznie osłabł. Rzymska Armenia. Armenię mamy podbitą. W podbiciu Armenii Sasanici posadzili na jej tronie członka własnej dynastii. Przemieszczający się na wschód Aurelian zamierzał przywrócić do królestwa jego prawowitym władcom pod opiekuńcze skrzydła rzymskiego orła. No, Rzymianie, Rzym z Persją zawsze tłukł się o tą Armenię i o ten region, więc nic dziwnego. Tylko czy my chcemy kolejną inwazję na wschód kręcić? Tutaj recimy, odbudowujemy na szybko Legion Führerreich, żeby zrobić to wymagania na ileś tam legionów, jednostek do głównej misji. Przynajmniej w sumie jeszcze 14 jednostek. Jak tam ryzyko tego rebelii? Jest tu mapa ładu publicznego? Ktoś jest niezadowolony z najwyższych podatków? Nie, nikt się nie przejął.
No fajnie, 30 tysięcy natura jest jak jest. Tutaj drobna inwazja na Brytanię. Taki rzymski lew morski, nie przejmujcie się tym. Nic złego się nie dzieje. Czekając aż jeszcze tam jedna porcja legionistów wyszkoli, możemy zrobić szybką inwazję na... Szybką inwazję na Brytanię. Także, gdzie jest nasz Aurelian? Ty, gdzie jest Aurelian? W której on armii został? Legion Upadek? A, on na morzu został, ja zapomniałem o nim. No dobra, miałeś brać udział w pacyfikacji tego, ale zapomniałem i ty na morzu cały czas stałeś. Dodaj do Antiochii, bo jeżeli coś się stanie, się kampania przedłuży, no to żebyś tutaj z tą Persją walczył. No dobra, co się będzie cesarz fatygował, żeby jakiś tych... jakiś barbarzyńców kaledońskich spacyfikować, także cieś. Oddawaj rzymską Brytanię. Rzymian tu przez jakiś czas nie było, ale my wracamy po swoje. Drogi wam pobudowaliśmy, więc myślicie, że to zostawimy. Tyle gdzieś tam w centrum i ty, mordeczko, czy się możesz desantować i w następnej turze ich zaatakować. Fajnie, byś od portu to zrobił. O właśnie, to w następnej turze klikniesz. No i mamy 30 tysięcy do inwestycji. A możemy coś tu fajnego zainwestować? Tu się cała prowincja buduje, tu się cała prowincja buduje. Tu możemy porcik, ciach, inwestycje, już nawet nie ma co patrzeć, możesz rozbudować ciebie. Jeszcze jakiś budynek, który by stakował, bo co tutaj masz? Masz tawernę, handel, kultura, umowy handlowe. Co tutaj potrzebowałeś? Wytwórca amfor daje też rolnictwo, możemy tobie zbudować. Kartaginę, prowincję naszą również rozbudowujemy. Tu koszary, w ogóle nie koszary, a handlarza niewolników by się przydało. I znowu finanse się skończyły, jak tam polityka, zero ryzyka rebelii. Także skipnij turę, ciach, tura skipnięta. Ten Egipt jest niesamowity, on stracił Palestynę, ale zajmuje tutaj prowincję Persji. On jest niesamowity, bo jak my podpisaliśmy zawieszenie broni z Persami, to nasze protektoraty nie są dyplomatycznie liczone, ale tymczasem mamy kolejny triumf już ostateczny. No i jest nasz Aurelian. W tym fikuśnym swoim stroju. Aha, to już. To było podsumowanie naszej długiej kampanii. 120 tur. 280. Nasz Aurelian od 5 lat powinien być już zaciukany. Po 275 naszej ery zginął. Ale zwycięstwo, proszę bardzo. Mamy zwycięstwo. Legendarny poziom trudności. Kolejna kampania w naszej mega kampanii zakończona sukcesem, jeżeli chodzi o mega kampanię Rzymu. Szczerze, to chyba był obok Narodzin Republiki najlepiej mi się grało tego DLC-ka. Najlepsza kampania. Końcóweczka troszeczkę mnie już zmęczyła odnośnie... misja zakończona porażką, zwycięstwo, plaga szczurów, koty. Odnośnie, jak tak patrzyłem, to odnośnie tych poszczególnych mechanik, wiecie, kafelki, finanse, ekonomia, przerzucanie też legionów było już problematyczne, zwłaszcza, że nie mogliśmy utrzymać na normalnych podatkach większej liczby legionistów, to, że boty w sumie nie robiły żadnych sensownych armii w późniejszym etapie. Bo kilka bitew, kilka pojedynków, kilka etapów było naprawdę fajne. Zwłaszcza na początku, tutaj pamiętacie, z tym naszym protektoratem walczyliśmy. Koło Kapsy była ta fajna bitwa, gdzie my słonie wykorzystaliśmy. Tutaj początek, co my barbarzyńców klepali. Z jednej strony klepaliśmy barbarzyńców w Dacji na Bałkanach, z drugiej strony szykowaliśmy się do inwazji na Rzym. Tutaj były niesamowite batalie. Tutaj chyba jedna z lepszych bitew, gdzie my stoczyliśmy z tym rudym Galijczykiem wypoconą bitwę, żeby uratować cesarza, który akurat był w Mediolanum obleganym na odsiecz. Czyli kilka bitew, kilka momentów naprawdę spoko. Fabułkowo też fajnie wyszło, zwłaszcza jak tam dwa legiony pacyfikując Germanów i Nomadów, którzy znajdowali się tutaj, wpadli na genialny pomysł, żeby zaatakować Persję od strony Kaukazu, że żaden się tego nie spodziewał. I w sumie żaden się nie spodziewał, bo jedna armia, jeden nasz legion poszedł zniszczyć armeńskich piratów, którzy się desantowali, a druga armia, która przyszła przez Kaukaz, poszła sobie dalej i plądrowała, paliła, grabiła, grabiła ziemię Persów, dochodząc aż do... przez Persopolis do Bamu i Hormozy, czyli tutaj praktycznie do Indii doszliśmy jako Rzymianie. Także no, fabułkowo fajnie wyszło. Zrobiliśmy też praktycznie... nie wiem, bo to jest... który rozdział? Chyba 10, 11?
wydarzeniem, który to jest rozdział fabułki Aureliana, ale teraz mamy inwazję na Persję. No, Aurelian na Persji się nigdy nie inwazjował, nigdy inwazji nie przeprowadzał, bo mu się zmarło gdzieś w okolicach. Tutaj chyba gdzieś, czy chyba gdzieś tutaj go legionista dopadł i zaciukał w obozie. Także no, moglibyśmy jeszcze kontynuować fabułkę Aureliana, ale myślę, że to jest już taki etap, że byśmy po prostu przerzucali te oddziały, klikali automatycznie, bo jeżeli to jest główna perska armia, poborowi, włócznicy, piechota, hamsz, no to mi się troszeczkę odechciewa z tym walczyć, nie? No tu jest dwa oddziały nieśmiertelnych, ale nie. Myślę, że to jest dobry moment, że zakończę tę kampanię. Początek kampanii i główna rozgrywka mega fajna, polecam każdemu. Mega fajne, że te drzewko technologiczne, mnie się mega podoba, że w tym drzewku technologicznym jest tak klimatycznie ta technologia zrobione i opisane jeszcze pod dany etap, jaki graliśmy. Ale to praktycznie w każdej kampanii było zrobione. Od narodzin Republiki do teraz te większość technologii jest unikalnych dla danego okresu. No i dla unikalnej frakcji, nie? Bo w zależności czy gracie, nie wiem, Rzymem, barbarzyńcami, nomadami, Germanami, Persami, Grekami, to macie inne technologie z opisami, więc klimatycznie można sobie pograć. No, ręce mi opadły, jak ogarnąłem to. Mi ręce opadły. Człowiek się tyle czasu stara, fokusuje, stakuje te busty, a potem i tak gówno wychodzi z tego. 7 tur do Koloseum, znowu kampania, kolejna kampania, gdzie mieliśmy szansę zbudować Koloseum i znowu nie skończę budować Koloseum. O, tutaj widzę, że budują Koloseum, bo 7 tur to jeszcze nie ma co już zostać klikać. Tak wygląda nasz Rzym. Jeszcze byśmy Brytanię spacyfikowali, bo tu 3 legiony po prostu to zmasakrowały. Ej, to jest w ogóle jeszcze jakieś plemię na Irlandii, którego nigdy nie odkryliśmy. Ciekawe. Tak wygląda... gdzie to jest? Pokaż mi Rzym. Tak wygląda Rzym. Tu niestety troszeczkę przypał, bo nasz Egipt stracił Judeę, Palestynę, na Nabateę, którą kontrolował, a zamiast tego zajął sobie Arabię i tutaj do Persji wszedł. Ale ten Egipt to i tak był szalony. Był szalony ten Egipt, MVP. Tyle czasu, ile on tutaj był sobie w Egipcie i walczył z tą szaloną królową, wygrywał z nią. A potem jak przyszli Persowie, to wystarczająco długo wytrzymał, aż nasze główne siły nie zalały Persów. No ale myślę, że Rzym odbudowany za Aureliana, główny kaścior tej kampanii zrobiony, kolejna kampania wygrana. Mam nadzieję, że wam się podobało. Wiem, że mi tam polecaliście w komentarzach, żeby zagrać na tej modyfikacji do Roma i tam jest fajna kampania, na przykład pod Sulle. To sobie też zagramy, ale to nie jest element tej mega kampanii rzymskiej, bo przypominam, że mega kampania rzymska na legendarnym poziomie trudności to było założenie, że gramy wszystkie DLC-kowe kampanie na podstawce od w Romie dwójce i Vatilli. I zaczynając od Narodzin Republiki, po Vatilli będzie kampania Belisariusza. Jeszcze muszę zobaczyć, jak to dokładnie wam wygląda. Ale jeżeli chodzi o Roma dwójkę, to mamy koniec. Mamy koniec, skończyliśmy mega kampanię, jeżeli chodzi o Roma 2. Teraz zostało już tylko Attila i to, co tam Attila oferuje. Mam nadzieję, że wam się podobało, bo ja mimo wszystko dzięki tym kampaniom to się troszeczkę przekonałem do Roma. Nawet spoko można pograć, nawet fajny jest, jak się niektóre mechaniczki ogarnie, zwłaszcza po... On już będzie miał z 10 lat, Rom 2, nie? Na premierę był niegrywalny, zupełnie inaczej ta gra wyglądała na premierę. A teraz trochę jest ponaprawiany, także co? Mam nadzieję, że wam się podobało. Dziękuję wszystkim, którzy oglądali do końca i wytrwali przez całą tą serię. Przypominam, że mega kampania się kończy, za jakiś czas wracamy z Rzymem w kolejnym upadkowym scenariuszu, a tymczasem co? Łapek górę, serdeczny komentarz i następnego. Cześć.